dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową na progu błogosławionego czasu pasyjnego. W środę popielcową 2 marca 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem dzisiejszego dnia, które broszurka z Biblią na co dzień nam proponuje. A są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus w 18 rozdziale i 31 wierszu mówi: Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Panie i Boże nasz, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Właśnie dziś rozpoczynamy po raz kolejny w swoim życiu szczególną 6-tygodniową pielgrzymkę na Golgotę, na najważniejszy biblijny szczyt. Właśnie cała pasyjna historia staje przed nami otworem. Jest nam ona bardzo dobrze znana. Potrafimy ją opowiedzieć z większą czy mniejszą dokładnością i nic z pewnością w tej historii nas nie zaskoczy. Wiemy doskonale, jaki będzie finał, bo finał będzie taki sam. Wielki Piątek. Kolejny raz w swoim życiu będziemy sobie przypominali te wszystkie wydarzenia, które mają niebagatelne znaczenie dla naszej wiary, dla naszego zbawienia. Niejeden może powiedzieć: znów ta martyrologia, znów cierpienie, znów fałszywe, bezpodstawne oskarżenie, znów ten sprokurowany proces sądowy, znów ziejące nienawiścią okrzyki ludzi z placu Pałacu Arcykapłana, czy też z placu Pałacu Poncjusza Piłata. Precznij! Precznij! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! I rzeczywiście, to może wydawać się czymś okrutnym, strasznym, zwłaszcza dziś, gdy świat pochłonięty jest zbrojnym konfliktem, gdy przelewana jest niewinna ludzka krew, a my medialnie jesteśmy bombardowani wojennymi informacjami, które wlewają w nasze serca strach, niepewność. I pytamy, co dalej? Co zrobić? I właśnie w tej chwili, na progu rozpoczynającego się kolejnego w naszym życiu czasu pasyjnego, staje Jezus i mówi do każdego z nas: idziemy do Jerozolimy. Ale kochani, tu nie chodzi o fizyczną pielgrzymkę do stolicy Izraela, choć niewątpliwie byłoby to czymś pięknym, wspaniałym, wręcz pożądanym. Ale tu chodzi o duchową pielgrzymkę do Jerozolimy, a mówiąc jeszcze dokładniej, na szczyt wokół Jerozolimy, na Golgotę. Czy wiesz, co to znaczy? Może warto w tym rozpoczynającym się czasie pasyjnym, pośród codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu, wejrzeć w swoje życie, skonfrontować je z tym wszystkim, co dla mnie, dla Ciebie uczynił Jezus. Może warto zastanowić się, dlaczego Jezus musiał umierać na Golgocie. Czy tylko po to, aby wypełniły się wszystkie starotestamentowe proroctwa? Jezus na Golgocie umiera za Ciebie, umiera za mnie. To nie gwoździe Go przybiły do krzyża Golgoty, to nie pluton egzekucyjny Go przybił do krzyża Golgoty, ale mój grzech. To nie ludzie Go skrzywdzili,
ale mój grzech. I tam na Golgocie Jezus przejednuje Boży ojcowski gniew. On pojednał świat człowieka z Bogiem Ojcem. On pozwolił, byśmy byli Jego braćmi, Jego siostrami. Pójście do Jerozolimy po raz kolejny w swoim życiu z Jezusem, w rozpoczynającym się błogosławionym czasie pasyjnym, to moja codzienna szczera modlitwa. To moja lektura Bożego Słowa i wprowadzanie tego Słowa w czyn. Czy jesteśmy gotowi do tego? Czas pasyjny to czas wyciszenia, to czas wielkiej refleksji, to czas, w którym mniej jest wesołości, pląsów i zabaw. Chciejmy, kochani, w tym rozpoczynającym się pasyjnym czasie więcej chwil poświęcić Bogu i spotkajmy się pod krzyżem Jezusa. Podajmy sobie bratnią dłoń. Tego potrzebuje dziś świat, tego potrzebujesz Ty, tego potrzebuję ja. A jeśli zgadzasz się ze mną, z moją tezą, zapraszam do wspólnej modlitwy inaugurującej tegoroczną pasję. Módlmy się. Panie i Boże nasz, łaskawy, miłosierny Boże, dziękujemy Ci, że dzisiaj wprowadzasz nas w czas pasyjny, w którym oczy nasze kierujesz na Jezusa Chrystusa, Jego krzyż i rany, oraz wzywasz nas, abyśmy Go naśladowali i wstępowali w ślady Jego. Darując nam Chrystusa, okazałeś nam swoje ojcowskie serce i w nim darowałeś nam zbawienie wieczne. Skrusz serca nasze w obliczu krzyża Golgoty. Natchnij nas duchem szczerej pokuty, abyśmy za grzechy nasze żałowali i nawrócili się do Ciebie, Ojca miłości i łaski. Ustrzeż nas od pych i fałszywej pobożności. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek mieli się chlubić z uczynków pobożności, z postu i modlitw, które do Ciebie zanosimy. Pragniemy czynić wolę Twoją, żyć cnotliwie, powściągliwie, w braterskiej miłości i pokoju. Zegnij kolana wszystkich ludzi w pokornej modlitwie przed obliczem Twoim. Nawróć ludy całej ziemi i wszystkim daj poznanie ich grzechów. Boże, racz łaskawie błogosławić ludowi Twojemu. Panie, nawróć nas, a nawróceni będziemy. Uzdrów nas, a uzdrowieni będziemy. Wyciągnij swoje dłonie i oczyść nas, a oczyszczeni będziemy. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i jedynego Zbawiciela naszego. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim błogosławionego czasu pasyjnego. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem i razem na Golgotę się śpieszmy i tam się spotkajmy. Z Bogiem. Do zobaczenia.